Jak cię widzą, tak ci wybiją. Niemiecka mennica wybiła właśnie okolicznościowe medale z okazji Mistrzostw Świata. Na medale wybrano najbardziej charakterystyczne symbole dla danego kraju. Na medalu Francji jest wieża Eiffla, Niemiec brama brandenburska, Stanów Zjednoczonych statua wolności. Na medalu Polski pastuch w kapeluszu gra w piłkę z dwójką gęsi. Autorzy polskiego medalu tłumaczą: przy całym szacunku dla tradycyjnych wartości, dziękujemy bardzo, celem Polski jest zaprezentowanie się z sukcesem na Mistrzostwach Świata. Jeśli pójdzie coś nie tak, to gęsi przebudzą ich z letargu. Tylko co tam do cholery robi ten pastuszek? A nieprawda, gęsi pilnuje. Jacy przewidujący normalnie ci Niemcy. Jakby nie ten pastuszek, to gęsi by się rozlazły i nie miałby nas kto z letargu budzić. No i niektórzy się obruszają i nawet pojawiły się głosy, konkretnie mój, żeby nasza drużyna wycofała się z mistrzostw. Pojawił się też inny głos, tym razem też mój, żeby Polska się wycofała, ale najpierw pokonała Niemców. Niekoniecznie w piłkę. Z drugiej jednak strony, no faktem jest, że Polska nie wypromowała za granicą żadnej budowli, która każdemu kojarzyłaby się z naszym krajem. Wawel jest trochę taki skomplikowany w zarysie. No kolumna Zygmunta, no cóż, taki patyczek z figurką, nie? Gdzie mu tam do wieży Eiffla, statui wolności czy bramy brandenburskiej. Chyba żeby jako naszą budowlę wypromować bramę brandenburską właśnie, no na której powiewa polska flaga. No, nie ma wyjścia, musimy coś spektakularnego i charakterystycznego wybudować, na przykład 100-metrowy pomnik Matki Polki z siatami w ręku. W głowie by miała restaurację, w oczach tarasy widokowe, a w siatach sklepy, taka atrakcja dla turystów, albo wielką statuę oszołoma. Coś trzeba zrobić, bo przecież nie można liczyć na poczucie taktu mennicy niemieckiej, które dorównuje tylko wrażliwości konnicy radzieckiej.